80 tysięcy ludzi wita serdecznie jedną i drugą reprezentację. Chorzowski Stadion, arena wielu wspaniałych pojedynków naszej reprezentacji. Oto skład drużyny gości. W bramce z numerem 1 Rinat Dasajew, z numerem 2 Władysław Biesonow, z trójką kapitan drużyny radzieckiej Aleksander Ciwadze, z czwórką Anatolij Demianienko, z piątką Siergiej Bałtacza, z szóstką Siergiej Borowski, z siódemką Tangis Suakfelidze. I ci wszyscy zawodnicy, których wymieniłem, to zawodnicy, którzy potrafią grać znakomicie defensywnie. Jest jeszcze jeden zawodnik z numerem 10, Łarionow, który może wystąpić w linii obrony, ale może być ze względu na znakomite wyszkolenie techniczne w linii ataku. Dalej z numerem 8 Fiodor Czerynkow, z numerem 9 Horen Oganesjan, z 10 wspomniany Nikołaj Łarionow i z 11 Oleg Włochin. Rezerwowi to Czanow, Żurawlow, Bal, Burjak i Andrzejew. I wreszcie nasza reprezentacja i dwie niespodzianki. W bramce Józef Młynarczyk, w obronie Stefan Majewski. Ten ostatni przed nim to Roman Wójcicki. Wysunięty przed Wójcickim Paweł Jana z numerem 5, a z czwórką Jan Jałocha. W drugiej linii, na prawej stronie grający z numerem 10 Kęsy, w środku Kupcewicz, ale tuż za nim ten, który ma czyścić tą drugą linię, jest debiutujący w reprezentacji obok Kęsego Jerzy Wija z numerem 7. Na środku wspomniany Janusz Kupcewicz, z lewej strony mamy Andrzeja Bumsola z szóstką i w ataku Smolarek z 11 i Zbigniew Boniek z numerem 9. Rezerwowi to Kaźmierski, Król, Dziekanowski, Biernat i Iwa. Sędzia Luigi Agnoli rozpoczyna spotkanie eliminacji Mistrzostw Europy. 0. Płaski podanie Wójcickiego przed pole karne do Smolarka. Dobre zagranie do Jałochy. No może pójdzie teraz Jałocha. Ścina do środka boiska. Dobre przejście Jałochy. Będzie chyba dośrodkowywał. Dośrodkowanie i gol! Niebezpiecznie przy linii końcowej i na nasze szczęście nieco skiksował. Polacy. Wychodzi tutaj Smolarek, nie widzą Państwo tego. Idzie do niego podanie, ale niecelne Jana Jałochy. Był tam jeszcze popychany, sędzia pokazuje, że nic nie było. Zawodnicy radzieccy groźnie, strzał z daleka i poprzeczka. Ależ niesamowicie uderzył Biesionow z 22 metrów. Niebezpiecznie. I rzut rożny, pierwszy rzut rożny dla drużyny radzieckiej po głowie któregoś z naszych obrońców. Raz jeszcze ta akcja. Włochin. Wysoko, niebezpiecznie. Włochin jeszcze raz rzuca tam na pole karne. Pogubili się nasi obrońcy. I wpoczną siatkę na nasze szczęście. Chciałbym podkreślić bardzo dobrą grę w dzisiejszym meczu Adama Kęsego, który praktycznie ale sytuacja teraz była, panie Hubercie. No taki błąd zdarzył się wczoraj naszemu Wandzikowi w spotkaniu drużyny do lat 21. Ja chciałbym wyjaśnić, piłka nie opuściła pola karnego i w związku z tym nawet gdyby drużyna radziecka, nawet gdyby straciła bramkę, bramka by nie mogła być uznana. Wykonywać będą rzut wolny. Olbrzymi tumult na trybunach. Jeszcze jeden. Pragnienie spełnienia marzeń. Kupcewicz, podkręcona piłka, wolnie! Ależ niewiele brakowało po tym uderzeniu Romana Wójcickiego. Do Wijasa. Jest tam Kupcewicz. Rusza Wijas. Może zagra do Majewskiego. Próbuje zaskoczyć z daleka Rinata Dasajewa. Spodziewał się do środka. Piłkę już wędruje do naszego piłkarza. Jan Jałocha. Dobre przejęcie. Z przodu jest Bolik. Idzie teraz Bolik. Nie ma tylko sił. Vis-a-vis niego Ciwadze. Pędzi Bolik. Stało szybkością. Mija Ciwadze. Bolik spada. I golnie. Ależ na brak po setny metrów. Wspaniała akcja polskiego zespołu. Jeszcze nie koniec. Jeszcze Kupcewicz. Ofensywne wyjście Polaków. Odkryli się teraz zawodnicy radzieccy. Smolarek i ponad bramką Dasajewa.
A więc ta kontra, ta najsilniejsza broń Polaków. Perfekcyjne wykonanie, ale zabrakło tej perfekcji w ostatnim fragmencie. To co pan podkreślił, bardzo pewny w grze na przedpolu. Proszę zauważyć, wszystkie dośrodkowania pewnie wyłapuje Młynarczyk w obrębie swojego pola karnego. Tymczasem Kęsy strzela i niewiele brakowało. Miał teraz tutaj z prawej strony Buncola, który krzyknął do niego, może raz jeszcze zobaczymy tę akcję, wywalczyliśmy rzut rożny, ale znowu świetna akcja. O, tutaj idzie Buncol z prawej strony, wybiega i Kęsy spróbował z daleka w ten lewy róg. Dwa razy jak na razie wygrana ta Sajer. Strzał był dobry, ale szkoda, że Kęsy nie zauważył wychodzącego za plecami Buncola. Byłaby stuprocentowa sytuacja dla Buncola. Oto raz jeszcze ta akcja, to ten, który znakomicie obronił strzał polskiego piłkarza Rinat Dasajew i Janusz Kupcewicz. 15 minuta drugiej części spotkania, dośrodkowanie, Wójcicki, dobra głowa, Rinat Dasajew bija się z piłką, ale był tam faulowany w powietrznym wyskoku i rzutem wolnym rozpocznie drużyna radziecka. Oganesja. Czerenko. Patrzę, gdzie jest Błochin. Stoi tam na polu karnym. Dobre wejście Denianienki. I bramka samobójcza, proszę państwa. Bramka samobójcza. Roman Wójcicki, nieporozumienie polskiej reprezentacji i samobójczy gol dla polskiego zespołu. Popatrzmy raz jeszcze. Osiemnasta minuta drugiej części spotkania. Wydawało się, że w tej niegroźnej akcji musi wrócić teraz nasz obrońca, musi wrócić Kęsy, bowiem widząc wolną strefę z lewej strony boiska, zawodnicy radzieccy przyspieszyli. Czerenko wcina do środka, z daleka Czerenko, ależ mocne uderzenie i jakże świetna interwencja Młynarczyka. Każda upływająca minuta przybliża ich do celu, a z pewnością ten w momencie, gdy tak ułożyły się losy spotkania, to jest wywiezienie remisu w tym pojedynku. Tymczasem Józef Młynarczyk w kapitalnej interwencji. Ostrzał. Zbyt blisko stojący mur, który nie chce się cofnąć, mimo że nakazuje Luigi Annolini. Teraz przesuwa włoski arbiter Bałtacze. Przebiega Jałocha, Zbigniew Boniek, miękkie wrzucenie, idzie tutaj Wójcicki. Niewiele zabrakło. Chciał zrehabilitować się za tę samobójczą bramkę. Poszedł odważnie do przodu. Proszę zwrócić uwagę. Przejście przez piłkę Jałochy. Dobre dośrodki tym razem przez Zbigniewa Boni. Czyżby koniec meczu? Tak jest. Luigi Annolini dziękuję za grę kapitanowi drużyny radzieckiej. Żegna się z piłkarzami radzieckimi. I proszę państwa, pora żegnać się ze stadionu Chorzowskiego. Szkoda szansy, jaką mieliśmy w tym spotkaniu, a której nie wykorzystaliśmy do końca. Zabrakło paru centymetrów, trochę skuteczności. Zabrakło po prostu skuteczności. I stworzyliśmy sobie sytuację w drugiej połowie kilka, no niestety nie wykorzystaliśmy. Z takim przeciwnikiem nie można sobie pozwolić na to, żeby tych sytuacji nie wykorzystać. Ja osobiście uważam, że remis jest chyba sprawiedliwym wynikiem, mimo że tych sytuacji mieliśmy sporo w drugiej połowie, to jednak drużyna radziecka w drugiej połowie pokazała nam... Zagrała na swoim wysokim poziomie. Proszę państwa, no cóż, zakończyło się spotkanie remisem 1-1. Bramki, przypomnę, 20 minuta Zbigniew Boniek i 63 Roman Wójcicki. Tak to bywa w sporcie. Starali się nasi jak mogli. Myślę, że teraz przyjdzie czas na spokojną analizę i na budowanie nowego zespołu na Mistrzostwa Świata.